podejdź bliżej, czyli bądź w fazie wzrostu, bądź w fazie duchowego wzrostu. To jest coś, co bardzo mocno wybrzmiało w moim sercu i takie pytanie się rodziło, w której fazie ja jestem. Czy to słowo, które czytam, czy ono się odnosi do mnie? Albo jeżeli się odnosi do mnie, to jaką ja mogę dać odpowiedź? I tych fragmentów w Biblii mówiących na temat konieczności wzrostu jest bardzo wiele. Ja wspomnę tylko tak zupełnie chcę tylko zaznaczyć, nie będziemy to czytać, słowa, które są na przykład zapisane w liście do Hebrajczyków, końcówka 5 rozdziału, gdzie autor mówi tak, mam o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto będzie wam wyjaśniał. Więc to jest jeden fragment. Inny fragment zapisany, który jest w liście do Koryntian, 1, 3 rozdział 1-2. I jest napisane tak, ja też, i znowu apostoł Paweł pisze tak, ja też, bracia, nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. I pytanie, które cały czas mnie nurtowało, w takim razie, gdzie ja jestem? Wiele lat temu nawróciłem się, wiele lat chodzę z Bogiem. Czy ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem dojrzałym chrześcijaninem? Nie potrafiłem na to oddzielić odpowiedzi. Ale nie chcę tutaj nikogo wprowadzać, jak gdyby pod kłopotać, żeby odpowiadał w jakiś sposób, ale żebyście każdy przed sobą zadali sobie pytanie, w jakiej fazie wzrostu w wierze, w życiu chrześcijańskim jestem ja sam. I to, z czym się chcę podzielić, kieruję przede wszystkim do siebie, ale w związku z tym, że bardzo mocno odczułem, że Bóg mi to mówi, chciałem się o tym dzisiaj też podzielić. Więc otwórzmy może na początek list do Galacjan, który 4, 1 werset, który mówi dokładnie to samo, gdzie apostoł Paweł pisze tak. Powiem jeszcze, że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. I kochani, Bóg powołał nas do swojej społeczności. Przeznaczył cudowne rzeczy. Przeznaczył dziedzictwo dla nas. Ale komu się go przekazuje, to dziedzictwo? Dziedzictwo przekazuje się dojrzałym dzieciom. I właśnie to pytanie, czy mój poziom dojrzałości jest na tyle, że ja mogę wchodzić, mogę powiedzieć, że ja funkcjonuję w tym dziedzictwie, to jest coś, co przez dłuższy już czas kołatało się w moim sercu. Potrzebna nam jest ścieżka rozwoju w Bogu, ale by nią podążać, wzrastać, dlatego żeby dochodzić do miejsca, gdzie Bóg chce nas użyć. Ja wierzę, że każdy z nas wyposażony w dary Ducha Świętego, każdy z nas wyposażony w specyficzne umiejętności może przynosić owoc dla Bożego Królestwa. Ale czy czujemy to powołanie, czy czujemy to miejsce, że jesteśmy w stanie używać tych wszystkich rzeczy, które Bóg w nas zdeponował? I takim obrazem, którym chcę się podzielić, jest droga Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej. Ona jest obrazem naszego życia chrześcijańskiego od powołania do dojrzałości. To obraz naszych etapów w drodze do Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Lud izraelski, który został powołany w Egipcie, przechodził właśnie te różne fazy. Miał paschę, miał drogę przez pustynię, która, jak wiemy, była zaplanowana przez Boga na 3 tygodnie. A trwała 40 lat. Przejście przez Jordan, Pascha, wejście do ziemi obiecanej, zdobywanie tej ziemi obiecanej. To są obrazy, to są fazy, obrazy faz życia chrześcijańskiego nas tutaj, naszej ziemi, na ziemi. Każdy z nas został powołany, każdy z nas wchodził wiarą w pewne rzeczy, każdy z nas odnosił zwycięstwa, zdarzały się porażki, ale Bóg z nikim z nas nie skończył. I brat Gustaw, który ma swoje lata, że tak powiem, powiem ci, bracie, wszystko jeszcze przed tobą. Bądź dzielny jak Kaleb.
Bo Kaleb to jest taka osoba, która została w Biblii umieszczona, żeby nam pokazać, że nigdy dość chodzenia za Bogiem i nigdy dość wzrostu w Jego mocy, w Jego poznaniu i w Jego namaszczeniu. I jednym z elementów, takich istotnych elementów na drodze Izraelitów przez pustynię była manna. Co to była manna? Manna na tej, to był Boży cud tak naprawdę, który spadał z nieba. Codziennie spadał z nieba o poranku i codziennie karmił Izraelitów. To był cud, bo tam było milion ludzi. To był cud, bo ten pokarm był dla nich wystarczający, doskonały. Oni mogli przez 40 lat swojego chodzenia spożywać ten pokarm. Manna smakowała jak placek z miodem, była biała jak kolendra. Możemy powiedzieć, że pokarm doskonały. Jedli ją 40 lat, aż do momentu, gdzie jest napisane, że manna ustała. I takie pytanie we mnie, skoro tak doskonały pokarm, tak dobry pokarm, manna ustała. Co się stało? Przestała spadać z nieba. Kiedy to się stało? Manna przestała spadać z nieba, kiedy weszli do ziemi obiecanej, naszego odpowiednika życia w świadomości Bożego Królestwa tu na ziemi. I chciałem, żebyśmy przeczytali ten fragment, który o tym mówi, Księga Jozuego 5, 11 do 12. Następnego dnia po święcie Paschy jedli prześniki i prażone ziarno przygotowane już z płodów ziemi. Właśnie tego dnia przestała pojawiać się manna. Od tego dnia, w którym skorzystali z płodów ziemi, Izraelici nie otrzymywali już manny. Tego roku mogli korzystać z plonów Kanaanu. Co się stało, że Bóg zamienił mannę na plony? Dlaczego ta manna w ziemi obiecanej nie mogła padać? Czy nie byłoby to prostsze? Czy nie byłoby to wygodniejsze? Czy nie przysporzyłoby, jak gdyby pozbyło ich pracy związanej z sianiem? Od tego czasu musieli Izraelici sami zasiewać, pracować, wykonywać siew i czekać, aż będzie zbiór. Bóg w to ich wprowadził, aby mieć własne żniwo i aby mieć ten pokarm. Manna ustała, przyszedł czas siewu i żniwa. Podobne słowa znajdujemy też wypowiedziane do króla Hiskiasza. Są to prorocze słowa, które zostały wygłoszone przez Boga w czasie najazdu Sanhedryna. Boże słowa nadziei i błogosławieństwa dla niego. I zapisane są w księdze Izajasza 37:30. I to zupełnie tak samo nam brzmi, posłuchajcie. A dla ciebie, Hiskiaszu, mówi Bóg, to będzie znakiem. W tym roku będziecie jeść to, co wyrośnie bez siania. W przyszłym roku też to, co wyrośnie dziko. Ale w trzecim roku siejcie, żnijcie, zakładajcie winnice i spożywajcie ich owoc. I tu widzimy, jak Bóg miękko przeprowadza swój lud z jednego stanu w drugi. Widzimy, jak to robi w sposób odpowiedni. Pierwszy raz będziecie jedli to, co znajdziecie, drugi rok to, co dziko wyrośnie, ale trzeci rok już będziecie siali, żnęli i czekali na swój plon. Dlaczego to robi? Przecież manna jest fajna, samoobsługowa, łatwa, wygodna do życia. Czemu to zmieniać? Ale tą zmianę widzimy bardzo wyraźnie. Zmiana musi nastąpić, bo Bóg coś dla nas lepszego zaplanował. I czasami jest coś wygodne, czasami jest coś przyjemne, ale Bóg przeprowadza nas w miejsce być może naszego wysiłku, być może naszej pracy, ale tylko po to, żeby móc wylać swoje błogosławieństwo. I to błogosławieństwo też związane z siewem jest zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej 8:22. I czytamy takie słowa: dopóki trwać będzie ziemia, siew oraz żniwo, chłód, gorąco, lato i zima, dzień i noc nie ustaną. A więc jeszcze raz, dopóki trwać będzie ziemia, siew i żniwo nie ustaną. Manna w naszym życiu musi ustać. Manna w życiu Izraelitów ustała. W
przy królu Histiaszu nie czytamy o mannie, ale czytamy o siewie i o żniwie. Jest to stan, do którego Bóg nas wprowadza. Te dwa procesy karmienia i dwa Boże komunikaty, że jeden musi ustąpić, że jeden musi ustać, a drugi będzie trwał do końca naszego tutaj funkcjonowania, do końca dni tej ziemi. Widzimy tu Bożą prawdę, bardzo uniwersalną taką zasadę, którą dał Bóg i ona działa we wszystkich przestrzeniach i widzimy, że ona się nie wyczerpie. Jest zapowiedziane, dopóki będzie ziemia, siew i żniwo nie ustaną. Manna musi kiedyś ustać, nawet jakby nam się podobała, jakby była dla nas wygodna. Czy my jesteśmy gotowi na to ustanie manny? Czy chcemy ją wypuścić ze swoich rąk? Czy jesteśmy w procesie, aby ją zostawić i zająć się siewem i żniwem? Oczywiście ja to mówię w obrazach, nie każdy z nas jest rolnikiem, ale obrazach takich, jak widzę to w Bożym Słowie. Trudno nam się czasami z manną może być rozstać, dlatego że jest ona dla nas wygodna. A więc manna jest wytworem łaski, równości. Każdemu miara, każdemu omer. Omer to był ten pojemnik, który został zbierany około 4 litrów. Ale zauważcie, że dobry czy zły, czy pracowity, czy leniwy, czy gorliwy, czy niegorliwy, każdemu omer. To nie jest Boży plan dla twojego i mojego życia. Siew wymaga wiary, siew wymaga naszej pracy. Zasiej i odejdź w pokoju. Siew to jest praca, którą wykonujemy wspólnie z Bogiem. On wymaga ufności, że Bóg jest w naszej pracy. Manna niczego nie wymaga. Poza tym, że musisz rano wstać i ją zebrać. Ale siew wymaga wiary, że to, co wykonujesz, wykonujesz razem z Bogiem. Że ty robisz swoją część pracy, a Bóg przychodzi ze swoim błogosławieństwem. Bo dopóki nie będzie błogosławieństwa, dopóki nie spadnie deszcz, to ten siew będzie bezużyteczny. A więc możemy powiedzieć, że w siewie i żniwie Bóg zaprasza nas do współpracy z sobą. W mannie jest to bezobsługowe. Idziemy, zbieramy, czy dobry, czy zły, czy gorliwy, czy niegorliwy. Każdemu równo, każdemu omer. Przeczytajmy właśnie w Izajaszu 30 rozdział, 23 werset i jest napisane tak. Jest to obietnica. Wówczas ześlę deszcz na twój siew. Jest to Boża obietnica, którą on mówi do człowieka. Wówczas ześlę deszcz na twój siew, którym obsiewasz rolę tak, że chleb, jej plon będzie obfity i bogaty. Swe bydło będziesz w tym dniu wypasał na rozległych pastwiskach. To jest Boży stosunek do tego, że ty Jemu zaufałeś. Jeżeli chodzimy z Bogiem, jeżeli wierzymy w Jego Słowo, jeżeli współuczestniczymy w tym, co On do nas mówi, to On mówi, wówczas ześlę deszcz na twój siew. Nie tylko, żeby cokolwiek wzeszło. Nie tylko, żeby się tam pojawiły jakieś małe roślinki. Tam jest napisane, aby plon był obfity i bogaty, bo Bóg chce nam błogosławić. To jest, czy możemy powiedzieć na to amen, że Bóg chce nam błogosławić? Ja wiem, to słowo jest bardzo wyświechtane. To słowo ma często jakieś niewłaściwe, jak gdyby ambicje wyzwala nas. Ale nie odejdziemy od tego, że Bóg chce nas błogosławić. Ja to czytam na każdym miejscu w Biblii. Kiedy Bóg stwarzał człowieka i był proces stwórczy i umieścił go w raju, to tam jest napisane, że Bóg pobłogosławił człowieka. Kiedy Jezus wracał do nieba i było w niebo wstąpienie i uczniowie patrzyli, jak On zostaje podnoszony, to tam jest napisane dwukrotnie, że Bóg ich błogosławił. Więc na każdym kroku społeczności oczekuj Bożego błogosławieństwa. Jakkolwiek będziesz go tłumaczył, jakkolwiek będziesz go wykładał, najlepiej biblijnie, ale oczekuj Bożego błogosławieństwa, bo On chce ci błogosławić. Także w plonie, w żniwie i w zbiorze. W mannie jest to niemożliwe. Mannę zawsze dostaniesz omer.
zawsze tą samą jednostkę, zawsze ta sama pojemność. W mannie Bóg nie może ci błogosławić. Poza tym, że On już ją dał, tak? Bóg stwarza człowieka, Bóg jak stwarzał człowieka, to właśnie wyraził swoją wolę do niego. Nie stworzył nas na zasadzie, nie wiem, nudy, potrzeby. On stworzył kogoś, z kim chce mieć społeczność i komu chce wylewać swoje błogosławieństwo. Manna jest na jakiś czas. Niemowlęcy, dziecięcy. Bez manny nie ma życia, to prawda. Kiedy rodzimy się na nowo, kiedy zaczynamy stawiać pierwsze kroki w wierze, ta manna jest potrzebna, dlatego że na temat wiary, na temat Boga wiemy bardzo mało. Ale jest tak skonstruowana, że jest bardzo wartościowym pokarmem. Przez Izraelici 40 lat chodzili i nie potrzebowali niczego więcej. Więc ona jest doskonale wartościowym pokarmem, ale jest na jakiś czas. Ale też jest napisane, możemy to przeczytać, że manna ci kiedyś obrzydnie, tak jak Izraelitom. Dlatego, że jedli tak długo pokarm dziecięcy, że manna im obrzydła. I taki obraz mam, że kiedy rodzi się małe dziecko i kiedy karmimy go bebiko i tam różne takie mleczka, w większości z nas mamy dzieci, wnuki, to kiedy dziecko jest duże i chcielibyśmy go dalej futrować, że tak powiem, tutaj po naszemu, dalej tym pokarmem, to zwymiotuje. Będzie potrzebował innego pokarmu. Więc pamiętajmy, że manna jest dobrym pokarmem na jakiś czas, na odpowiedni czas we wzroście, ale kiedyś nam może obrzydnąć. Nie chciałbym jeść całe życie bebiko ani grysika. Jeśli nie będziemy gotowi na nowy pokarm, na zmianę diety, wypaczy to nasze życie. Kiedy małe dziecko będzie karmione cały czas pokarmem mlecznym i tak dalej, to ono nie doświadczy wzrostu adekwatnego do wieku. Ono przyjdzie, że potrzebowało mięsa, potrzebowało innych składników, aby jego wzrost, aby jego siła była odpowiednia do wieku. Manna jako pokarm z nieba to też proroczy obraz, który Bóg umieścił na pustyni, obraz zboża, które miało wyrastać w ziemi obiecanej. I to jest prorocze zapowiedzenie tego, że to zboże, bo manna jest nazwana chlebem z nieba, ale ten chleb będzie kiedyś rósł w tej ziemi obiecanej. Pokarm ten trwał 40 lat, tak jak powiedziałem, ale zdajmy sobie sprawę, że niejako z przymusu Bóg dał go Izraelitom. I możemy o tym przeczytać w Psalmie 78. I to są twarde słowa, które Bóg wypowiedział. Psalm 78, 21-24. Dlatego, gdy Pan to usłyszał, usłyszał szemranie Izraelitów i to wszystko, co tam się działo na pustyni, bardzo się rozgniewał. Zapłonął ogień przeciwko Jakubowi i wybuchł gniew przeciwko Izraelowi, ponieważ nie uwierzyli Bogu ani nie zaufali Jego zbawczej mocy. On więc wydał rozkaz obłokom i otworzył bramy niebios. Zasypał ich manną, by jedli, i zarzucił ich zbożem prosto z nieba. I teraz jak wczytamy się w te słowa, to widzimy, że manna nie była Bożym planem dla ludu izraelskiego na pustyni. Dlaczego nie była? Dlatego, że czas ich przejścia pustyni był zaplanowany na 3 tygodnie. To możemy w innym miejscu czytać. I oni nie potrzebowali tej manny. Oni mieli wystarczająco pokarmu zabranego ze sobą, aby przejść ten dystans. Ale manna powstała w momencie wzburzenia Bożego, gniewu Bożego i była, tak brzydko powiem, alternatywnym planem dla nich, że skoro mają tu zostać 40 lat, bo są ludem niewiary, bo są ludziem krnąbrnego serca, twardego karku, to jakoś ich muszę wyżywić. A że Bóg jest wierny i nie zostawi swojego dziecka, nawet wtedy, kiedy się potknie, nawet wtedy, kiedy upadnie, to zabezpieczy jego byt. Ale widzimy wyraźnie, że to nie był Boży plan. Bożym planem było szybkie przejście z Egiptu do ziemi obiecanej. To się nie udało.
Dlatego, że człowiek ma wolną wolę. Izraelici mieli wolną wolę i powiedzieli Bogu nie. Ale Bóg ich nie zostawił, także przez stawiennictwo i modlitwę Mojżesza, który tak naprawdę brał na siebie całe to jarzmo. Więc Jezus o sobie mówi, możemy w Nowym Testamencie czytać, ja jestem chlebem, my potrzebujemy chleba, ale ci, co jedli mannę, poumierali. Amen. Dlatego, że ta manna nie daje ci Bożego wzrostu. Manna cię, powiem to w cudzysłowie, przechowuje na tej pustyni, żebyś nie umarł. Ale Bożym planem dla twojego i dla mojego życia jest wzrost, przejście, znalezienie się w ziemi obiecanej i funkcjonowanie tam. Więc wracając do siewu, siew z kolei to patrzenie na późniejszą zapłatę. To wejście na poziom wiary Bogu, że to, co powiedział, to uczyni. To rodzaj odpoczynku w wierze, które daje Bóg. Siew wymaga wiary z naszej strony. Zasiałeś i odchodzisz w pokoju, choć do żniwa musi upłynąć czas. Bo siew i żniwo spaja czas. Czasami może być tak, że siewca, który zasiewa, a nie uznaje czasu, odchodzi, bo nie widzi efektów. Żaden rolnik, który robi siew, za trzy dni nie przychodzi na pole i nie patrzy się, czy roślinki leżą, już wychodzą. A może by tam pogrzebać, zobaczyć, co się z nimi dzieje. A może się zdenerwować, dlaczego za 7 dni nie ma wzrostu. Słuchaj, to może śmiesznie brzmi, ale tak naprawdę jako chrześcijanie często tak funkcjonujemy. Jako dzieci, jako chrześcijańskie dzieci. Kiedy mamy sprawę do Boga, kiedy przychodzimy z Nim i modlimy się, i mówimy, że widzimy, że nie ma efektu, to przychodzimy i mówimy, że to nie działa. To słowo nie działa. No przecież modliłem się, nie wydarzyło się nic. Bohaterowie wiary, którzy są opisywani w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, oni są podzieleni tam na dwie grupy. Jedni, którzy doświadczyli tego, w co wierzyli, ale jest napisane, że jest grupa bohaterów wiary, tak oni są tam nazwani, którzy choć wierzyli, nie doświadczyli, zobaczyli to z daleka, przywitali to jako jutrzenkę swojej wiary, ale nie doświadczyli tego. Ale byli bohaterami wiary, dlatego że Słowo Boże im wystarczyło. Amen. Siew to także współuczestnictwo z innymi w pracy w Bożym Królestwie. Tworzenie Kościoła, współpraca z Bogiem. Siew to jest kolektywna praca. Manna jest pracą samotną. Wstajesz, zbierasz i masz. I masz pełny brzuch. I jesteś zadowolony. W siewie potrzebujemy innych. W sianiu potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Boga, żeby to, co robimy, w co inwestujemy, to, dlaczego tu przychodzimy, mieć wiarę, że to daje nam napęd Bożego Królestwa w naszym życiu. Siew to sposobność także dla Boga, by cię błogosławić obficie. O tym już mówiłem, ale jeszcze jeden ważny element. Siejesz parę ziaren, a zbierasz kłosy. Bóg dokonuje cudownego pomnożenia w tym, co w ziemi obumarło. Tylko w procesie siania i żniwa Bóg ma możliwość wylewania swojego błogosławieństwa. Manna ma przebicie 1:1. Co złapiesz, to zjesz. Jeżeli uważasz, że Boże błogosławieństwo jest dla ciebie, a ja tak uważam i wierzę, że się z tym zgodzicie, to tylko w sianiu i żęciu jest możliwość pomnożenia. Dajesz parę ziaren, a zbierasz kłosy. Obfite kłosy, takie jak te. Amen. Więc Bóg nie prowadzi nas drogą siania i żęcia, kiedy jesteśmy delikatni w wierze, kiedy zaczęliśmy dopiero chodzić, kiedy potrzebujemy tak naprawdę manny, kiedy pokarmem jest mleko. To proces dla synów. To proces wzrostu, to proces dojrzałości. List do Galacjan, który czytaliśmy już, tylko jeszcze powtórzę, 4:1. Powiem jeszcze, że dziedzic
Dopóki jest dziedzic z małym dzieckiem, to choć jest panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. Dziedzic, małe dziecko, które funkcjonuje w Bożej rodzinie, tak naprawdę nie ma wpływu na za wiele rzeczy. Kiedy moje dzieci były małe i dorastały w pełnej, szczęśliwej rodzinie, nie miały wpływu na to, co my planujemy z żoną. Nie miały pojęcia o tym, jakie mamy rezerwy lub jakich nie mamy rezerw. Nie miały pojęcia o tym, jak wygląda nasza praca, jak ona się przekłada na funkcjonowanie rodziny. Nie miały pojęcia o planach dalekosiężnych, co będziemy robić za parę miesięcy czy w przyszłym roku, a czego nie będziemy robić. Żyły sobie na zasadzie, dostawały dwie zabawki do lewej ręki, do prawej ręki i tak funkcjonowały. To jest obraz dzieciństwa w Bożym Królestwie. Słyszałem taki przykład, który mi się bardzo spodobał i powtórzę go, kiedy byśmy zadali pytanie małemu dziecku, żeby zobrazować to, o czym mówimy. Kiedy zadamy pytanie małemu dziecku, skąd się bierze mleko? To co odpowie? Z lodówki. Założę się tak odpowiedź, z lodówki. Kiedy dziecko troszkę podrośnie i zadamy mu to samo pytanie, skąd się bierze mleko? No powie, no tata, no to w supermarkecie jest, nie? Trzeba zajść. Dopiero kiedy znasz procesy, kiedy wiesz, to powiesz, no oczywiście, no krowa daje mleko. Bóg stworzył krowę, która daje mleko. I to jest prawda. I zauważcie, że każda z tych odpowiedzi jest jakąś prawdą. Ono jest w lodówce, owszem. Wcześniej było w supermarkecie. Ale sprawa robi się poważniejsza, kiedy z jakichś przyczyn na świecie zabraknie mleka. Przyjdzie zaraza, susza i nie ma mleka. To mało dziecko, kiedy będzie chciało się modlić o to mleko, będzie się modliło o tą lodówkę, bo takie jest jego poznanie. To większe dziecko będzie się modliło, żeby te supermarkety wreszcie oprzytomniały i żeby tam to mleko było. A tylko ten, który rozumie procesy w Bogu, stworzenia, krowy, udoju, karmienia, suszy lub braku suszy, będzie modliło się o rzeczy prawdziwe, o to, żeby te krowy dawały mleko, żeby to mleko było. I zauważcie, różne etapy wzrostu, każdy gorliwy, każdy będzie się modlił z miejsca swojego poznania, ale jakie będą efekty tych modlitw? W tych dwóch przypadkach żadne. Dopiero w tym trzecim. No więc to taki pół żartem, pół serio przykład, ale myślę, że pokazujący, że musimy patrzeć na Boże procesy, które zachodzą koło nas, w naszym kraju, w Europie, na Ukrainie, na świecie, aby widzieć, co Bóg chce robić, aby widzieć i być przygotowanym na to, co On robi, aby być świadomy, co na ten temat pisze Jego Słowo, co jest zapowiedziane, co nie jest zapowiedziane, procesy w Bogu, procesy, które powinniśmy rozumieć. Dziedzic, syn dojrzały, patrzy dalekosiężnie, wykonuje siew, widzi żniwo, widzi pomnożenie, nie płacze nad utratą ziarna podczas siewu, wie, że to jest inwestycja, widzi potrzeby zanim one zaistnieją. Zna procesy w Bogu, nie niecierpliwi się, planuje, uprawia, sieje, wreszcie żywi głodnych. Jest w przypowieściach Salomona jest taki opis dzielnej kobiety i bardzo lubię ten fragment, bo ona pokazuje naprawdę dojrzałą osobę. Ja nie będę czytał, a polecam, przeczytajcie sobie na wieczór pochwała dzielnej kobiety z przypowieści Salomona 31, ale tylko w 15 albo 16 rozdziale o niej, o kobiecie, matce, żonie pisze tak. Wstaje, gdy jeszcze jest noc. Dzieli pokarm dla rodziny i służby. Kiedy chce nabywać pole, nabywa. Z pracy rąk zasadza winnice. Nie boi się trudnych wyzwań. Jej ramiona są gotowe im sprostać. Jest świadoma jakości swoich dzieł. Jej lampa nawet w nocy nie gaśnie. Dalej. Cudowny opis. Kobiety, która rozumie, do czego Bóg ją powołał.
na samym końcu pisze, lecz kobieta, która liczy się z Panem, ta godna jest chwały. Lecz wierzący, który liczy się z Panem, ten godzien jest chwały. Każdy z nas, który liczy się z Panem, który zna Pana po imieniu, który zna Pana, bo w swoim życiu ma z Nim głęboką relację, który zna Jego Słowo, wie, jakie procesy będą zachodziły. Więc praktyczne, jak teraz takie pytanie, jak praktycznie wprowadzać w swoim życiu te zmiany, żeby wprowadzać siew i żniwo zamiast manny. Przede wszystkim musimy mieć też świadomość, że to, co jest zapisane w Galacjan 6:7, tam jest napisane, to, co człowiek sieje, to będzie żąć. I to jest Boże prawo. To jest Boże prawo, ja to mówię, prawo uniwersalne, bo ono działa i w tą stronę, i w tą. Bóg, jeżeli coś powiedział i zawiesił swoje słowo na tym, to to funkcjonuje. To jest tak jak prawo ciążenia. Kiedy Bóg stwarzał ziemię, wprowadził pewne prawa fizyczne. I możesz się kłócić z tym, możesz powiedzieć, że ja nie wierzę i tak dalej. Siądź na parapet, zrób dwa kroki do przodu, to uwierzysz. Ono zawsze będzie działać na twoją korzyść lub niekorzyść. Więc prawo, siew, żniwo tak samo zawsze będzie działać na naszą korzyść lub niekorzyść. Lepiej, żeby to było to pierwsze. A więc co zasiejesz, to będziesz zbierał. To uniwersalna zasada. Nawet diabeł się do niej stosuje. Albo inaczej powiem, nawet diabła ona obowiązuje. Co diabeł sieje i ma żniwo, tak? Złe żniwo, oczywiście złe rzeczy sieje. Diabeł zasiał myśl w Judaszu, ta myśl wezbrała i z Judasz zebrał plon, czyli zebrał śmierć, tak? Diabeł zasiał. Więc są dzieła w strefie dobra i zła, które zasiane będą przynosiły owoc. I jako wierzący, dojrzale wierzący, musimy o tym wiedzieć. Musimy mieć tą świadomość, że to nie jest tylko to, co zasiejemy dobre, ale ludzie sieją złe rzeczy i ono też będzie miało swój owoc. W liście do Jakuba możemy czytać 1 rozdział 14-15. I tam to jest wyłożone, że źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Więc w naszym życiu musimy zasiewać dobre rzeczy, żeby zbierać dobre owoce. Co dojrzały chrześcijan może zasiewać w swoim życiu? Przede wszystkim Słowo. Słowo Boże. Amen. Często zanim zobaczymy jego owoc, zanim zobaczymy jego fizyczną manifestację, modlimy się tutaj o małego Leosia, także i o inne sprawy. Ale też cieszę się, że zawsze w tej modlitwie jest dziękowanie za to, że to się wykonuje. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, co Bóg powiedział. Wiemy, że Bóg jest lekarzem. Wiemy, że Jezus Chrystus przyjął wszelkie nasze choroby na swój krzyż. I że jesteśmy Jego ranami uzdrawiani. I za to możemy dziękować. Nie widzimy tego jeszcze, ale możemy zacząć ogłaszać, wypowiadać, proklamować Boże Słowo. Ktoś powie, no to jest jakaś fanaberia, bo dziękujecie, a tego jeszcze nie ma. Nie. Wypowiadamy Boże Słowo, które ma moc stwórczą. Dlaczego go wypowiadamy? Dlatego, że w Niego wierzymy, że właśnie tak jest. Kiedy czytasz książkę, różne książki, nie wiem, Pana Tadeusza czy coś, też jest wiele słów i fajnie napisanych, i mądrych, i są ludzie, którzy czytają książki i też odnoszą z tego jakąś korzyść, ale tamte słowa nie mają mocy. Możesz czytać historie o zamierzchłych czasach albo fantastycznych, różne są gatunki, to nie ma znaczenia. Jeżeli ona ci przyniesie korzyść, to dobrze, ale, ale ona ci przyniesie tylko na jakimś poziomie. Bo dlatego, że słowo tam jest martwe. Natomiast to, co my chcemy wypowiadać, to, co mamy wypowiadać, to jest żywe słowo Boga Jezusa Chrystusa, które zostało powiedziane. I nie musimy się martwić, nie musimy go usprawiedliwiać, czy, albo zastanawiać się, czy ono ma działać, albo nie działać. Co się wydarzy? My Jego wypowiadamy, czy je wypowiadamy w wierze. Wierzę i odchodzimy.
Kiedy Jezus Chrystus szedł ze swoimi uczniami, on zobaczył drzewo figowe. Stwierdził, że na tym drzewie nie ma owocu. I co zrobił? Przeklnął go. I co zrobił? Nie uschło. Przeklnął go i Jezus sobie poszedł, tak? Jak wyglądało to drzewo, kiedy Jezus przychodził? Było zielone, tak? A jak wyglądało to drzewo, kiedy Jezus odszedł? Dalej było zielone. Ale my wiemy, że zaczął się proces. Zaczął się proces w korzeniu. To drzewo dalej było zielone. Jezus sobie poszedł z uczniami, przeklnął go, w ogóle nie zwrócił na niego uwagi, czy coś się wykonało, czy się ziemia zatrząsła, czy tam walnął jakiś piorun. Po prostu wiedział, że jego słowo działa i poszedł. A najciekawsze jest to, że kiedy na drugi dzień szli znowu tą samą drogą, to Jezus nie zwrócił na to drzewo uwagi. W ogóle go nie interesowało. To uczniowie powiedzieli: mistrzu, hola, hola, nie śpiesz się, tak popatrz się, jakiś kikut tutaj od korzenia uschnął. To nie Jezus zwrócił na nie, nie miał potrzeby. On był przekonany, pewny i wypełniony pokojem, że jego słowo działa. Wypowiedział słowo w wierze i sobie poszedł. I proces się zaczął. I ja wierzę, że często tak jest w naszych modlitwach, że często jest tak, że są modlitwy o nawet i o trudne rzeczy, które się wierzymy i zaczyna się proces. I my po tygodniu się spotykamy, no i co, są zmiany, nie ma zmian. Jak ktoś był chory, tak jest dalej chory. Jak ktoś mnie nie lubił, tak dalej mnie nie lubił. Jak nie wiem, brakowało pieniędzy, to dalej mi brakuje. Ale to mówi nie wiara. Wiara mówi co innego. Kiedy Boże Słowo przychodzi do materii tutaj ziemskich, rozpoczyna się proces. Może niewidoczny, może on będzie przebiegał szybciej, może on będzie przebiegał wolniej, ale Boży proces będzie w tym przebiegał i zobaczymy efekt. Kiedy podczas jednych z modli tutaj w czasie postu brat Janusz, który prowadził uwielbienie, mówił, kiedyś modliliśmy się o naszą młodzież. Tak, na grupach męskich, ci, którzy chodzili parę lat, to pamiętają, że mieliśmy taki rzeczywiście, modliliśmy, błogosławiliśmy. I co się wydarzyło po tygodniu od tych modlitw? Nic. A co się wydarzyło po miesiącu? Nic nie było widać, ale coś się wydarzyło, bo dzisiaj młodzież stoi, prowadzi i uwielbia Boga tutaj na środku. Amen. Dzisiaj młodzież stoi w postaci brata Kamila, głosi słowo. To jest ta młodzież, o którą myśmy się modlili na spotkaniach młodzieżowych, na spotkaniach męskich jakiś czas temu. Bóg zaczął proces. Zaczęło się dziać. Zaczęło dawać życie. Zaczęło płynąć w krwioobiegu Bożym Boże życie. Ono stwarzało rzecz, która jeszcze nie istniała w realnym świecie. Zasiewamy fundusze. To też jest siew. To jest siew wiary. Ja nie będę rozwijał tego tematu, bo mówiłem na poprzednim zwiastowaniu na ten temat, ale zasiewamy fundusze w Boże Królestwo. Dziesięciny, ofiary. One docierają przed Boży tron. Wykonuje się praca. W Kaznodziei Salomona możemy czytać w przekładzie brytyjskim 11:1. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. To tylko jedna wzmianka na temat finansów. Bardzo dużo jest w Biblii poświęcone. Mówiłem całe 3 poprzednie zwiastowania na ten temat. Zasiewanie w ludzi, w relacjach czasu, czynu, pomocy. Dzieci oczekują rewanżu. Dzieci oczekują zwrotu. Ja ci poświęciłem pół dnia, coś ci pomogłem, to teraz nie ruszę się, dopóki nie odrobisz. Ja ci coś przyniosłem, o, drugi raz nie przyniosę, bo tyś mi nie zwrócił. Synowie nie mają limitu, siejąc w życie innych. Nie ma potrzeby zwrotu. Tak jak Chrystus w nasze. Słynna taka osoba, pisarka Corrietta Boom z Holandii, wiele osób pewnie wie, o kim mówię, powiedziała takie słowo. Ja je zacytuję, bo je przeczytałem, czytając jej wypowiedź. I ona mówi tak, nie patrz w górę. My często mówimy, patrz w górę, tam jest Bóg, patrz w górę. Ona mówi, nie patrz w górę, patrz w dół. Patrz na ludzi, jak Bóg patrzy ze swojego miejsca.
widząc nie jego braki, niedomagania, nie kim mogliby być, gdyby się trochę bardziej postarali, lecz kim będą, kim staną się w Chrystusie kiedyś. Bo każdy, kto jest w Chrystusie, stanie się nowym stworzeniem. Więc w relacjach z braćmi, widząc brata w wierze, siostrę w wierze, tak naprawdę widzimy w nim Chrystusa. Nie to, co jest, ale potencjał Boży. Widzimy w nim Chrystusa. Nie aktualny stan. Jest taka piękna pieśń. Widzę wspaniałość Króla chwał w Tobie. Nie widzę niedomagań, nie widzę chwilowej niedyspozycji, nie widzę tego, że coś Ci się tam nie powiodło. Widzę wspaniałość Króla chwał w Tobie. To jest wiara. To nie jest manna. Manna musi mieć przełożenie zwrotu dla Ciebie. Wiara powoduje to, że widzisz coś, co jeszcze nie istnieje. Głoszenie Ewangelii. Często nie mamy bezpośredniego oglądania, nie mamy bezpośredniego zwrotu. Co się dzieje? Głosimy komuś Ewangelię, zwiastujemy, czy prowadzimy ewangelizację, czy w jakimś miejscu, choćby nasze ewangelizacje. Nie mamy takiego bezpośredniego zwrotu. Ludzie przychodzą, słuchają, wychodzą. Ale znowu wierzymy, że Boże Słowo jest żywe i skuteczne. I jeżeli ono zostało wypowiedziane w autorytecie, w namaszczeniu Ducha Świętego, ono będzie w ludziach wykonywać pracę. Wiele jest świadectw takich, że ktoś gdzieś się znalazł, słuchał Bożego Słowa i trwało to lata, a ono w końcu, po czasie przebiło się do serca. W liście, pierwszym liście do Koryntian 3:6 Paweł pisze tak. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Ja zasadziłem, Apollos podlał, Bóg dał wzrost. Każdy jakąś część. Być może tych Pawłów i Apollosów będzie więcej po drodze. Być może coś się tam powtórzy. Ale to, co zasadziłeś, to, co włożyłeś do ziemi, będzie wydawać owoc, będzie wydawać plon. Formy naszych modlitw jako Kościoła. Nie tylko Panie daj, Panie przyprowadź, Panie zmień, Panie pobłogosław, Panie usłuż mi, bo to ja siedzę na tronie, ale modlitwa prorocza, która ogłasza czegoś, czego jeszcze nie ma. Ogłasza na podstawie Bożego Słowa. Modlitwa wstawiennicza o to, czego nie widzimy. Wstawiamy się za czymś, za kimś, nie widzimy, jakie są rezultaty. Modlitwa w Duchu Świętym, świadomość tego, że Duch Święty się modli w nas. Wypowiadamy słowa na językach. Nie wiemy, co wypowiadamy. Niektórzy się mogą śmiać, niektórzy się mogą zgorszyć, obojętnie. Ale dojrzałość mówi, albo dojrzałość każe nam wierzyć, że Duch Święty, który jest w nas, wychodząc przez naszą krtań, wypowiada słowa, których nie rozumiemy, a które bezpośrednio trafiają przed Boży tron. Tak mówi Boże Słowo. A więc ogólnie życie dla późniejszej zapłaty. A więc powtórzę jeszcze słowa z Hebrajczyków. A wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Przywitali to z daleka. Zobaczyli jutrzenkę swojej wiary. Czasami mamy możliwość oglądania rezultatów, czasami nie. Musimy je przyjąć przez wiarę, jakby z oddali, ale to nie może determinować naszego życia chrześcijańskiego. Nie może determinować, czy widzimy zwrot, czy nie widzimy zwrotu. Czy widzimy wzrost, czy nie widzimy wzrostu. Jeżeli polegamy na Bożym Słowie, jako dojrzali chrześcijanie, to wystarczy. Ja wiem, że to jest trudne. Sam się tego uczę i dzielę się z tym, co było powiedziane do mojego życia, więc tak to przyjmijcie. Ale to wiara jest pewnością tego, czego jeszcze nie widzimy, definicja, tak? Więc podsumowując już, życie przez mannę to styl życia. Życie przez mannę to styl życia, tu i teraz. Także Bożych ludzi. Ale życie przez siew i żniwo to inny styl życia. To styl życia wiarą.
I tego Bóg nas chce uczyć. I chodzi o to, żebyśmy przechodzili płynnie z jednego w drugie. Jeżeli chcemy przesunąć się z pozycji dzieciństwa do synostwa w jakiejś tam sferze naszego życia z Bogiem, to jednym z wyzwań, jednym z kroków, które powinniśmy wykonać, jest przejście z manny w siew.